Na wstępie chcieliśmy wyjaśnić, jaki jest powód powstania tego filmu. Odnosimy wrażenie, że mimo upływu lat i powszechnego dostępu do informacji, pewne kwestie dotyczące muzyki rapowej są wciąż niezrozumiałe i błędnie interpretowane zarówno przez słuchaczy, jak i samych artystów. Jednym z podstawowych założeń naszej platformy była chęć szerzenia świadomości i wiedzy na temat rapu, ale też rzeczowa dyskusja. Dlatego w tym nagraniu przedstawimy drobną analizę i nasz subiektywny punkt widzenia w kwestii dyskusji na temat definicji prawdziwego hip-hopu. Żeby to wszystko ogarnąć, musimy zacząć od samego początku. W pierwszej kolejności powinniśmy przypomnieć lub wyjaśnić, że hip-hop to szeroko rozumiana kultura, kultura, w której skład wchodzą cztery mistyczne elementy: MCing, DJing, breakdance oraz graffiti, chociaż samo połączenie tych czterech elementów było wielokrotnie kwestionowane, i uważa się, że był to zabieg zastosowany na potrzeby filmu. O czym nawet w jednym z wywiadów wspomina Kosi, członek chyba najbardziej hip-hopowego kolektywu w Polsce. Hip-hop narodził się w Ameryce w latach 70. i wywodzi się ze środowisk afroamerykańskich. Cały hip-hopowy ruch wywodzi się z ulicy i tworzyły go dzieciaki z getta, które w większości były członkami gangów lub miały za sobą kryminalną przeszłość. W związku z ogólnopanującym rasizmem i zakorzenioną segregacją rasową, środowiska afroamerykańskie i latynoskie organizowały własne osiedlowe imprezy. Hip means to know, hop is movement. Taką definicję od lat wyznaje KRS-One, popularny w latach 80. i 90. raper oraz aktywista. Z kolei jeden z członków Zulu Nation, czyli międzynarodowej grupy szerzącej ideę hip-hopowej miłości, jedności i pokoju, rzuca jednak zupełnie inne światło na definicję słowa hip-hop i jego pochodzenia. That term hip-hop, it was a derisive term, and it really, really, really referred to us as b-boys because of the way we danced and, you know, you know, we're wearing sneakers and, you know, clubs don't like that shit. Right. You know what I mean? You know, the black people wanted to feel they mature, and even teenagers who wanted to feel they were more adult, more mature. Right. They kind of looked down on us. They looked down on us as thugs, and they called us hippity hoppers and boing-oings and floor sweepers. They had negative terms for us. They didn't like what we were doing. Hip-hop to ruch, który faktycznie jednoczył ludzi. Hip-hop to jednak żaden przekaz i mądrości życiowe. To kultura dobrej zabawy. Hip-hop to imprezy, taniec, świeże ciuchy, seks i narkotyki. DJ puszczał w klubie muzykę, a MC, czyli mistrz ceremonii, a po polsku wodzire imprezy, gadał pod beat do mikrofonu, aby podnieść ręce w powietrze lub robić kasę kasę. W późniejszych latach hip-hop jako kultura młodzieżowa oczywiście mocno ewoluował i dla wielu stał się sposobem na życie. Breakdance nabrał bardziej charakteru sportowej rywalizacji, graffiti faktycznie stało się miejską sztuką, DJing przeobraził się w turntablizm, a rolę MC, czyli mistrza ceremonii, przejęli DJ-e czy sami raperzy. Do pewnego momentu zajawka na hip-hop była odczuwalna na całym świecie, jednak jak słusznie zauważył nas w 2006 roku, hip-hop umarł. Nie ma już jedności i chemii między poszczególnymi elementami. Breakdance został niedawno ogłoszony nową dyscypliną olimpijską, graffiti od dłuższego czasu funkcjonowało jako osobna i niezależna dziedzina, kojarzona bardziej z wandalizmem niż niesieniem pozytywnego hip-hopowego przekazu, a przy klasycznym adapterowym turntablizmie pozostali nieliczni zajawkowicze. A powiedzcie mi w takim razie, czym się różni hip-hop od rapu? Hip-hop bardziej polski po prostu. Hip-hop się głównie z Polski wychodzi i tam a rap to bardziej... Hip-hop ma głębszy przekaz, a po prostu rap to jest takie rapowanie, ruszanie się na scenie. I w ogóle... Czy to znaczy, że co, że hip-hop powstał w Polsce? Można to śmiało powiedzieć, nie? Bo po prostu tu chodzi o hip-hopie bardziej o przekaz, o głębię utworu. A rap jest bardziej takim oldschoolowym i klasycznym odłamem hip-hopu. W sumie rap jest pierwszy, a hip-hop jest odłamem rapu. O, tak to można określić, nie? Czyli rap powstał bardziej w Stanach Zjednoczonych, były to takie bardziej gangsterskie utwory. Is this nigga serious? Muzyka rap and hip-hop. Takie oznaczenie kategorii muzycznej znajdziecie w każdym Empiku, zarówno stacjonarnie, jak i w sieci. Jest to nasz polski, rodzimy wymysł powielany bezmyślnie przez lata. Muzyką hip-hop można potocznie nazwać rap i takie nazewnictwo do pewnego czasu nie budziło żadnych kontrowersji. Jednak w 2021 roku nazywanie rapu muzyką hip-hop uważamy za mocne nadużycie, gdyż rap z hip-hopem nie ma już wiele wspólnego. Podobnie jest z kategorią rap i trap, która wisi na polskim Spotify. Jest to kompletny absurd i wprowadzenie nieświadomego słuchacza w błąd. Gangsta rap, boom bap, old school, new school, G-funk, trap, drill, crunk, Miami bass, hypebeast, snap music, reggaeton, horrorcore, mumble rap, shadow rap, cloud rap czy nawet śliski scam rap
to niektóre z podgatunków rapu, które faktycznie można wyróżnić, gdyż charakteryzują się specyficznym brzmieniem, tematyką, jak również określonymi ramami czasowymi, w których takowy gatunek był popularny i miał swoich czołowych przedstawicieli. Obecnie w Polsce funkcjonuje mylące nazewnictwo i przeświadczenie o tym, iż jeśli jakiś numer poprzez swoje nowoczesne brzmienie domyślnie kwalifikuje się do nurtu nowego rapu, to automatycznie zostaje nazwany trapem, a jego autor artystą trapowym lub traperem. Niestety poziom świadomości rapowej w Polsce to nadal średniowiecze. Pomimo nieograniczonego źródła informacji, jakim jest internet, wciąż bezmyślnie powielane są nieprawdziwe stereotypy na temat tej muzyki. Pod tym nostalgicznie brzmiącym hasłem kryje się w naszej opinii całkiem sporo niedomówień, przekłamanie rzeczywistości, a w rezultacie krzywdzący wizerunek istotnych aspektów związanych z rapem, jego warstwą liryczną, jak i brzmieniową. Nie wiedząc czemu, utarło się, że rap robiony dawniej, na przykład ten z tak zwanej złotej ery, to kopalnia życiowej mądrości, cnót czy godnych naśladowania postaw w akompaniamencie muzyki wyprodukowanej przez tuzy wznoszące brzmienie pięknie pociętych sampli na wyżyny. Gówno prawda. Od zawsze w rapie mieliśmy do dyspozycji bogaty wachlarz styli, brzmień czy poruszanych tematów. Niekoniecznie tych ambitnych czy z przekazem. Równolegle do rozwijającej się sceny nowojorskiej, która uznawana jest za kolebkę rapu i punkt wyjściowy dla wszystkiego co dobre i wartościowe, istniały też inne ośrodki rapowe przez lata ignorowane przez polskiego słuchacza. Wypadkową tego zjawiska jest uparte przekonanie, że rap kiedyś był lepszy, niósł wartość, a teraz jest to tylko kalkulacja przechwałki, przaśne brzmienie, infantylne teksty o niczym. W naszej opinii sprowadza się to do braku zrozumienia kontekstu spowodowanego barierą językową, melancholią, sentymentem do czasów, gdy było się młodym, ale jak również brakiem chęci do digowania i śledzenia wciąż rozwijającej się muzyki, czego następstwem jest zamknięcie na to, co inne i nieznane. A teraz szybkie zadanie dla Was. W komentarzu wymieńcie 3 zagraniczne numery, które zmieniły Wasze życie swoją przewrotną, pełną dobrego przekazu treścią. Jeśli nie przychodzi Wam nic do głowy, oto szybkie propozycje od nas. Zarzuca się, iż tematyka w rapie została zawężona i uległa mocnej generalizacji, a tymczasem bez względu na to, czy mówimy o rapie z lat 80., 90., 2000 i później, wciąż obracamy się w podobnych obszarach. Wychodzenie z biedy, osiąganie wyższego statusu, czyli kolokwialnie mówiąc... Kiedyś nie miałem, a dzisiaj mam. Rap od samego początku jest kojarzony z treściami o zarabianiu i wydawaniu. 99% popularnych raperów z lat 90. na dzień dobry przytuliło się do wielkich majorsów, które wyczuły pieniądz. W Polsce w tym czasie nawijanie o chęci zarabiania pitosu na rapie było demonizowane i piętnowane, bo nawijać powinno się tylko o prawdzie. Był to niezrozumiany przez społeczeństwo nurt muzyczny omijany szerokim łukiem przez media i wytwórnie, które nie pompowały w niego takich pieniędzy jak za oceanem, czy nawet u naszych zachodnich sąsiadów. Rap od zawsze był koki i przechwalanie się od lat było jednym ze sposobów na przebój i budowę wizerunku i nie było w tym nic złego, gdyż najstarsi Indianie pamiętają, że co by się nie działo, chodzi o przewózkę i flex. Rap to również antysystemowy bunt, polityczne i społeczne statementy, niekończące się problemy z policją, narkotyki, dobre chłopaki, fałszywe ziomki, szowinizm, dobra materialne, życie na stricie i życie na solne. Twórczość danego artysty przeważnie sprowadza się do tego, w jakiej sytuacji się znajduje i jest to absolutnie naturalne, bo przecież zawsze mówiono, że rap to muzyka opisująca rzeczywistość. Wspomniany wcześniej rap złotej ery w kontekście brzmienia kojarzy się głównie z samplami ciętymi ze starych, jazzowych, soulowych i funkowych winyli, co utarło się jako definicja rapowego brzmienia. Nie dalej niż 10 lat wcześniej podstawą bitów były melodie grane na keyboardach czy syntezatorach, natomiast namiastką tego, co dziś znamy jako autotune, był talkbox, a modulacje głosu były na porządku dziennym. West Coast, West Coast. Wspomniany autotune został wprowadzony do gry przez T-Paina ponad 15 lat temu i odnosimy wrażenie, że tylko na polskim podwórku to małe, ciekawe wręcz narzędzie wywołuje wielkie poruszenie. Chłopaki, naprawdę dajcie w spokój. Jak wspominaliśmy wcześniej, polski odbiorca przez lata pozostał zamknięty w nowojorskiej rzeczywistości rapowej i świadomie bądź podświadomie ignorował inne brzmienie napływające zza oceanu.
Lata 2000 zapoczątkowały zmianę warty i do mainstreamu zaczęli przedzierać się artyści z południa z rapem bardziej melodyjnym, tanecznym, bangerowym. Dwa główne ośrodki, które wiodły prym w latach 90., czyli Nowy Jork i Los Angeles, zaczęły powoli wygasać, a rap z tak zwanego brudnego południa przejął pałeczkę i zdominował rynek. Do głosu doszli wykonawcy z Houston, Memphis, Nowego Orleanu, Miami, czy w końcu z Atlanty, która, nie boimy się tego powiedzieć, jest dzisiaj stolicą światowego rapu. Outkast, Goody Mob, Jermaine Dupri, Baby D, Pastor Troy, Lil Jon, Ludacris, T.I., Them Franchise Boys, Waka Flocka Flame, Soulja Boy, Gucci Mane, Young Jeezy, 2 Chainz, Future, Young Thug, Migosi, Lil Yachty, 21 Savage, Lil Baby, London on the Track, Mike Will Made It, Metro Boomin czy Southside. To przedstawiciele Atlanty, którzy od ponad 20 lat trzęsą światowym rapem, wykręcając astronomiczne liczby, eksperymentując i wyznaczając trendy dla kolejnych rapowych pokoleń. Oczywiście oprócz Atlanty rap prężnie rozwijał się w wielu innych miejscach. The Game i Kendrick Lamar przywrócili chwałę zakurzonemu Compton. 50 Cent i G-Unit odczarowali Nowy Jork, a A$AP Rocky nadał mu nową świeżość. Chief Keef stał się prekursorem chicagowskiego drillu, rapowym gołtem został okrzyknięty nowoorleańczyk Lil Wayne, Drake pokazał wszystkim, gdzie leży Toronto, a cały świat zwariował na punkcie chłopaka z Houston. Czy rap się zmienił? Czy istnieje jakiś ekstremalny punkt zwrotny, w którym wszystko stanęło na głowie? Zupełnie nie. Dzisiejszy rap to nic innego jak wynik naturalnej, wieloletniej ewolucji muzycznej, idącej w parze z dynamicznym rozwojem świata i gospodarki. Jeśli ktoś wyleciał z gry na kilka lat, zamykając się w piwnicy z trupem KRS-One'a, to faktycznie może mu być trudno ogarnąć rzeczywistość, ale nie daje mu to prawa do krytykowania dzisiejszego brzmienia, nazywanego z przekąsem tym nowym rapem. Kilka lat temu zaczęliśmy zauważyć problem na polskiej scenie polegający na konflikcie pokoleń. Młodzi artyści i słuchacze byli mocno dyskredytowani przez starsze roczniki, które im wytykały brak skilli, brak linijek, czy nawet styl ubierania. Wyśmiane było też zjawisko lilowych i youngowych ksyw, a w końcu powiedzenie, że rap stał się popem. Obecnie zaobserwowaliśmy lekki spadek ciśnienia po stronie artystów i jest to dobry znak, jednak mimo wszystko młode pokolenie wciąż pozostaje na celowniku i często bywa wytykane palcami jako siedlisko całego zła, które zabiło prawdziwy hip-hop. Ciśnięcie młodych jest kompletnie nielogiczne. Żaden z nas nie ma wpływu na to, kiedy i gdzie się urodził. Roczniki 95 do 2000, powiedzmy, to dzieciaki, które dorastały już na zupełnie innym rapie niż roczniki z początku lat 80. czy 90. I nikt nie ma obowiązku znać ich Hobicia, Tribe Called Quest czy Gangsta. Znajomość podstaw to owszem fajna sprawa, ale jeśli swoją przygodę z rapem zaczynałeś od Lil Jona, Chief Keefa czy Migosów, wcale nie jesteś gorszy, po prostu naturalnie ominął cię pewien rapowy rozdział, który może być dla ciebie asłuchalną prehistorią. Wymagać od małolatów znajomości rapu ze złotej ery, tak jakby analogicznie od rocznika 8.0 czy 9.0 wymagać znajomości muzyki Kool Moe Dee, Houdini czy pedofila Afrika Bambata. Afrika Bambata czeka tam w imię, haha, wam lachę dawać. W mojej opinii nie sposób zdefiniować coś takiego jak prawdziwy hip-hop i samo jego pojęcie jako kultura mocno się rozmyło lub przynajmniej przybrało inną, trudną do zdefiniowania postać. Odkąd pamiętam, rap głównie kojarzył mi się z otwartością na różnorodność, wolnością wyrazu oraz zabawami formą i śmiało mogę powiedzieć, że to przekonanie pomogło mi w wielu sytuacjach i obszarach życia. Szacunek należy się każdemu, kto chwycił za mikrofon i przebił się ze swoją muzyką gdzieś dalej niż za swoje podwórko. Dlaczego? Bo trzeba mieć niezłe jaja, żeby wypuścić swoją muzykę i próbować przekonać ją do siebie ludzi, co samo jest prawdziwsze niż jakiekolwiek encyklopedyczne terminy czy definicje.